I rozdamy nagrody w trzech kategoriach, w kategorii mikro, małej i średniej oraz wyróżnienie. Ja chciałam tutaj powiedzieć, że faktycznie kapituła w tym rozdaniu miała ogromną trudność z wyborem w kategorii mikro laureata konkursu, to też zdecydowano się ogłosić tylko jedno wyróżnienie po to, żeby tą firmę wyróżnioną, która nie dostanie tytułu innowatora, wyraźnie docenić, wyróżnić na równorzędnych prawach z tytułem innowator Małopolski. Taka jedna firma tylko będzie. Proszę Państwa, oprócz okolicznościowych dyplomów, statuetki przygotowanej przez Urząd Marszałkowski, szerokiej akcji promocyjnej, na przykład jak dodatek do gazety wyborczej, konferencji prasowej, takiego okolicznościowego katalogu z wszystkimi firmami, również laureatami, który Państwo dostaniecie zaraz wychodząc z sali, w których jest wszystko napisane, kto wygrał, pewno też. Jedną z nagród są również targi innowacji, które już od kilku lat odbywają się na rynku, małym rynku w Krakowie z udziałem zaproszonych wystawców i laureaci Innowatora Małopolski mają bezpłatne stoisko wystawiennicze co roku i zobaczmy, jak nasi laureaci z ubiegłego roku radzą sobie na targach, ale nie tylko, również przez cały ten rok działalności, co daje tak naprawdę Innowator Małopolski według nich. Bardzo proszę. 12 października w Krakowie odbyły się Małopolskie Targi Innowacji. W czwartej edycji tego wydarzenia 55 wystawców, 30 firm, 20 instytucji oraz 5 klastrów zaprezentowało swoje osiągnięcia w dziedzinie innowacji lub dla innowacji. Samorząd regionalny realizuje wiele działań zmierzających do promowania postaw proinnowacyjnych, choćby odbywający się we wrześniu bieżącego roku Festiwal Innowacji, czy już po raz trzeci organizowane Targi Innowacji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przede wszystkim firmy się wypromowały jako te, które stworzyły nowe opracowanie, nową technologię, która jest dla Małopolski przykładem, jak firmy potrafią zastosować, wprowadzić nowe rozwiązania. Firmy poza tym, że mogły skorzystać z wyjazdu na misję, były reklamowane w telewizji, stworzony został film, umieściły także informacje na swoich stronach. Mamy nadzieję, że to wpłynęło na zwiększenie ilości klientów, co jakby przenosi się na sukces rynkowy firmy. Na pewno ten tytuł pomógł nam w zdobyciu nowych klientów związanych z programem przeciwzalewowym, ale też zwiększył świadomość ludzi na temat tego, czym jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jest zainteresowanie właśnie, ponieważ nawet komendanci Straży Pożarnej byli zdziwieni, że takie urządzenie jeszcze nie jest instalowane powszechnie. Zasadniczo nowo budujące się galerie handlowe i osiedla po prostu mieszkaniowe są zainteresowane tymi właśnie detektorami, tym produktem, który ten laur otrzymał. Inicjatywa, chociaż młoda, z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku to blisko 2000 uczestników tych targów, ale musimy pamiętać, że za każdą osobą, która przyszła i uczestniczyła w tych targach, stoi jakaś firma, jakieś zainteresowanie biznesowe i to daje nadzieję, że Małopolska pod tym względem będzie się zmieniała, będzie korzystała z tych ogromnych zasobów, które zwłaszcza tutaj w Krakowie są i będziemy się stawali regionem opartym o nowoczesną gospodarkę i wiedzę. Myślę, że już dość filmów i wystąpień. Teraz, proszę Państwa, dochodzimy do decydującej, już naprawdę ostatecznej tym razem fazy. Bardzo proszę Pana Marszałka, Pana Rektora, Pana Dyrektora, jeżeli możecie Panowie podejść tutaj niżej. Teraz poznamy ścisłą szczołówkę tych 8 firm w każdej kategorii oraz... W
kategorii przedsiębiorstwa mikro nominowane zostały Dot Invest, spółka z o.o. za OZO. Naturalne kosmetyki z ozonowaną oliwą, bez parabenów. KSI.pl, spółka z o.o. za BlueSend 2.0. System bezprzewodowej komunikacji i lokalizacji urządzeń mobilnych. Tytuł Innowatora Małopolski 2011 w tej kategorii otrzymuje firma Dot Invest z Niepołomic i bardzo prosimy pana prezesa Zbigniewa Dobrowolskiego o przyjęcie nagrody.